Arcybiskup Wiednia kardynał Hans Hermann Groer w październiku 1994 roku kończy 75 lat i zgodnie z kościelnymi zasadami zgłasza papieżowi gotowość przejścia na emeryturę. Jan Paweł II prosi go jednak o pozostanie na stanowisku, co jest oznaką zaufania i szacunku. Pięć miesięcy później, 27 marca 1995 roku, austriacki tygodnik Profil publikuje wywiad z mężczyzną, który twierdzi, że Groer, gdy był wychowawcą w katolickim gimnazjum, zmusił go, jako trzynastoletniego chłopca, do współżycia seksualnego, a potem wykorzystywał przez kilka lat. W reakcji na ten artykuł, biskupi austriaccy ogłosili, że zawiązano spisek przeciwko kościołowi. Do prasy zaś napłynęły informacje od innych mężczyzn, których przed laty Groer obmacywał i zachęcał do seksu. 4 kwietnia Groer zostaje ponownie wybrany przez biskupów na przewodniczącego episkopatu. Ale już po dwóch dniach rezygnuje z tej funkcji w atmosferze narastającego skandalu. Jednak wciąż pozostaje arcybiskupem Wiednia. Opinia publiczna domaga się wyjaśnień. Groer oznajmia krótko, że zarzuty są nieprawdziwe, a on sam stał się ofiarą kampanii oszczerstw. 23 maja w Watykanie Jan Paweł II spotyka się prywatnie z Groerem. Być może chce poznać jego wersję wydarzeń, ale osobom pokrzywdzonym przez Groera papież nie proponuje spotkania. Ich perspektywa najwyraźniej go nieciekawi. W Austrii narasta niezadowolenie wiernych. W czerwcu formuje się grupa pod nazwą My jesteśmy Kościołem, która żąda reform w kościele. Ujawniają się ofiary innych duchownych katolickich. 14 września Jan Paweł II przerywa milczenie. Przyjmuje rezygnację Groera z funkcji arcybiskupa Wiednia. A kilka dni wcześniej pisze list do austriackich biskupów: Ostatnio przeszliście surową próbę, jaką były brutalne ataki na dobre imię niektórych z was. Najpierw czcigodny arcybiskup Wiednia, a potem inni współbracia zostali publicznie oskarżeni, bez zważania nie tylko na kapłańską, ale także ludzką godność. Uderzą pasterza, a rozproszą się owce stada. Tymi słowami sam Chrystus przepowiedział ciosy, jakie musi ponieść zgromadzony wokół Niego kościół. W przypadku kościoła w Austrii chcę mieć nadzieję, że nie powiedzie się próba jego zniszczenia, ponieważ większość wiernych docenia bezinteresowną pracę pasterzy i nie pozwoli, aby podejrzenia, krytyka i niezgoda zdominowały Waszą społeczność. Pragnę podziękować kardynałowi Groerowi, za wierną i hojną posługę. Tak więc świadectwa ofiar klerykalnej pedofilii papież potraktował jako brutalne ataki na duchownych, dopatrując się w nich prób zniszczenia kościoła w Austrii. Nie wiadomo na jakiej podstawie sformułował takie oceny, skoro mimo apelu ofiar i części duchowieństwa nie uruchomił dochodzenia wobec Groera. Jan Paweł II nigdy później nie wycofał się z tych ocen, nie przeprosił za nie, nie przyznał, że były niewłaściwe, błędne, niezgodne z faktami. Nigdy też nie zwrócił się do ofiar kardynała Groera, nie zainteresował się ich losem. Tymczasem Groer zostaje wysłany do klasztoru w opactwie Maria Rogendorf, gdzie otrzymuje funkcję przeora. Mijają miesiące, a papież nie podejmuje żadnych działań wobec austriackiego hierarchy. Tak jakby uznał, że ta sprawa została już zakończona. Ale w grudniu 97 roku dwaj duchowni katolicy oświadczają, że byli wykorzystywani przez Groera. A 1 stycznia 98 roku ukazuje się książka dziennikarza śledczego Hubertusa Czernina który zbadał przeszłość kardynała. Według Czernina Groer w ciągu 40 lat swojej działalności molestował około 2000 chłopców i młodych mężczyzn, którzy mu podlegali jako uczniowie, seminarzyści i zakonnicy. Jego skłonności były tajemnicą poliszynela. Przełożeni wiedzieli, ale nie reagowali. Kilka tygodni później, 12 lutego, Jan Paweł II wysyła do Austrii swojego wizytatora, aby zbadał sprawę Groera. Jednak wyniki tej misji nie zostają upublicznione. Tymczasem czterech austriackich biskupów informuje konferencję episkopatu i Watykan, że mają moralną pewność co do prawdziwości zarzutów stawianych kardynałowi. Watykan zareagował, krytykując deklarację i prosząc czterech biskupów, by ponownie nawiązali komunię z ich współbratem Groerem. W czerwcu 1998 roku Jan Paweł II odwiedza Austrię. Publicznie ani słowem nie wspomina o Groerze, natomiast w czasie obiadu kończącego wizytę, papież wygłasza do biskupów przemówienie, w którym składa kardynałowi podziękowania. W 2003 roku Groer umiera. Jan Paweł II w depeszy kondolencyjnej do archidiecezji wiedeńskiej pisze, że kardynał służył z wielką miłością Chrystusowi i Jego Kościołowi. Papież zapewnia, że modli się, aby Groer otrzymał wieczną nagrodę, którą sam Pan obiecał swoim wiernym sługom. Mija siedem lat. W maju 2010 roku media informują, że kardynał Christoph Schönborn, następca Groera na stanowisku arcybiskupa Wiednia, publicznie zarzuca byłemu watykańskiemu sekretarzowi stanu blokowanie kościelnych śledztw, również przeciwko Groerowi. Ale to nieścisła informacja. Oskarżenie pod adresem kardynała Sodano nie padło z ust wiedeńskiego hierarchy wprost. Wzięło się ono stąd, że katolicka agencja Catpress przeanalizowała kilka wypowiedzi Schönborna i uznała, że wskazują one na sodano jako hamulcowego kościelnych dochodzeń. Nie wiem, czy agencja Katpres uwzględniła to, o czym mówił Schönborn pod koniec marca 2010 roku w wywiadzie dla austriackiej telewizji publicznej. Opowiadał wówczas, że kardynał Józef Ratzinger chciał przeprowadzić pełne śledztwo w sprawie Groera. Ale inni hierarchowie Kurii przekonali Jana Pawła II, że śledztwo przyniosłoby tylko wiele wstydu w mediach. Z tej wypowiedzi wynika, że blokowanie śledztwa nie odbywało się za plecami papieża. Przeciwnie, skoro watykańscy notable podjęli wysiłek, by przekonać swojego szefa, to znaczy, że Jan Paweł II miał w tej sprawie głos decydujący, jak przystało na głowę Kościoła. Brak kary, a nawet formalnego dochodzenia wobec kardynała Groera, to wyłączna odpowiedzialność Jana Pawła II. To po pierwsze. A po drugie, jeśli Karol Wojtyła zgodził się, że nie należy wszczynać śledztwa z obawy przed negatywnym wydźwiękiem w mediach, to uznał, że wizerunek Kościoła jest cenniejszą wartością niż sprawiedliwość, wola zbadania faktów, a przede wszystkim troska o ofiary i ich prawo do prawdy. Nie tylko w sprawie Groera, lecz wszędzie tam, gdzie nie chodziło o wygłoszenie deklaracji, podpisanie dokumentu, wydanie wytycznych, lecz o reakcję na konkretne nadużycia, z którymi stykał się Jan Paweł II, krzywda ofiar schodziła na dalszy plan. Liczył się tylko interes instytucji, na której czele stoi papież.